Cześć. Miało być o palmach. Jest. Trachy Carpus Fortuna i. Tak wygląda. Wypuścił w tym roku tego liścia. Wypuścił tego i tego. Widać, środek idzie. Kolejny się będzie rozwijał. W tamtym roku puścił 13 liści. W tym roku na razie 3. Na pewno nie pobije swojego rekordu. Ale zimna wiosna, później te upały, palmy nie rosły i tak to wygląda. Drugi daktylowiec kanaryjski, liść mu przysechł, obciąłem chyba 3 albo 4, ale środek zdrowy, rośnie. Idziemy do bambusa. Napuszczał kupę odrostów. W tej chwili ładne zielone listki zaczął puszczać. Tak wygląda dół. Łodygi zaczynają drewnieć. Piękna zielona karpa bambusa. Wysokość około 2,20-2,30. Tak się prezentuje. Kordylina australijska. Te końcówki to tutaj zimą sobie zrobił pajączek kokon i tak przyschły, ale dzięki temu wiem, odkąd są przyrosty, czyli to wszystko to są przyrosty tegoroczne. A te na dole z tamtego roku. Widać, pieniek się tworzy. Przy okazji jeszcze jakieś korzenie. Widać. Wysoka już. Sikimensis. Tutaj mam dwa daktylowce z nasiona. Słabo, bo słabo, ale żyją. Waszyngtonia robusta. Ten liść i ten pod spodem to są liście z tamtego roku. O dziwo nie straciła. Ale tak, ten wyszedł w tym roku. Tutaj ładny listek wychodzi, idzie kolejny. I tu takie po zimie, byle jakie, ale wyszły. Hama Aerops humilis, czyli karłatka. Tutaj na wiosnę zaczął gnić środek. Myślałem, że nic z tego nie będzie, ale jakieś tam marne listki wyszły. Idzie kolejny. Tutaj też wychodzą. Livistona okrągłolistna. Ona wypuściła dwa liście. Ten liść ze szklarni i ten zielony. Widać, że już wyszedł na dworze. Ogólnie wolno rośnie, jak jest mała. Jak już będzie większa, to wtedy przyspiesza. Tutaj daktylowiec kolejny. Robusta. Tutaj mamy pachy podium. I tak, ile miało przyrostu? Te wszystkie liście to są z tamtego roku, te opuszczone do dołu. Te drobniutkie to jest przyrost zimowy, a te wszystkie przyrosły w tym roku. Ładnie. Zaczyna grubieć. No i nolina. Nolina, jak mówiłem wcześniej, była do obcięcia. Te trzy obciąłem, dzięki temu ładnie się rozkrzewiła. Zostawiłem, aby ten stary jeden, ale też rośnie. Będzie rosła kaskadowo, fajnie. No
No i jak już pokazuję, to jeszcze figa niech będzie na koniec. Bardzo późno wystartowała. Fig na pewno nie będzie. Znaczy będą, ale bardzo późno, bo już widzę, że jakieś figi będą. Tutaj widać, ale one na pewno będą dojrzewać się w szklarni i bardzo późno. Myślę, że listopad, grudzień. Ta jest Brow Turkey, a tutaj nazwy nie znam. Smaczne figi. I rzut oka na poletko bananowe. Ventricosum. Lacio carpa. Patrzcie jeszcze na lilię drzewiastu. Jakie ogromne kwiaty. Ogromne. Pozdrawiam. Cześć.